3, 4. Pozdrawiamy z Łomic! Biegać, skakać, hałasować, za balonem rękę schować, ze strażakiem wodą polać, łódkę nową wypróbować. Czy to brzmi jak idealny plan na świętowanie Dnia Dziecka? Ależ oczywiście. I właśnie z takiego planu, ale o nieco bardziej rozszerzonej formule skorzystała gmina Sułkowice, organizując Dzień Dziecka ze strażakami. Dopisała pogoda, dopisali goście, dopisały uśmiechy i dobre humory. Zarówno u tych najmłodszych dzieci, jak i tych nieco starszych milusińskich. Przede wszystkim zamówiliśmy pogodę, bo z tym był największy problem w ostatnich dniach. Zimno, deszcz, a tutaj podstawowym warunkiem jest to, że musimy mieć sucho, musimy mieć słońce, a już tak na poważnie z atrakcji, jedną z głównych atrakcji to jest przepłynięcie się łódką. Łódka, która została zrobiona przez jednego z mieszkańców naszej gminy. Przeprowadził właściciel konkurs na nazwę tej łódki. Z atrakcji mamy grę ekologiczną, mamy konkurs ekologiczny również dla dzieciaków. Można przejechać się razem ze strażakami quadem, samochodem strażackim. Mamy malowanie twarzy, pływanie pontonem po zalewie. Konkurs dla młodych strażaków po torze przeszkód. Cieszymy się, że powoli ten obiekt będzie właśnie w ten sposób żył w okresie głównie wakacyjnym, letnim. Cieszymy się, że ten pierwszy zorganizowany Dzień Dziecka, tak zwany Open, się dzieje. Jakie środowiska, oprócz dzieci oczywiście, zintegrowało to wydarzenie? Zaprosiliśmy do współpracy Sułkowicki Ośrodek Kultury, przede wszystkim strażaków. Wszystkie jednostki odpowiedziały bardzo ochoczo. Także mamy tutaj sprzęt ze wszystkich jednostek z terenu naszej gminy i świetlicę środowiskową. Również zaprosiliśmy przedszkola, szkoły. Panie burmistrzu, mówi się, że każdy z nas ma w sobie dziecko. Jakie pan ma cechy takiego właśnie dziecka, które pan lubi w sobie, o których pan pamięta? Radość to jest, myślę, że taka cecha, która jest bliska wszystkim dzieciom. Natomiast no, zazdroszczę dzieciakom tego, co mają dzisiaj. My kiedyś cieszyliśmy się z jednego reserowca dla kilku chłopaków, a tutaj mają możliwość zobaczenia na żywo, tak? Strażaków, zobaczenia w akcji. To są takie cechy, których ja im zazdroszczę teraz. Natomiast to, że możemy być na otwartym terenie, możemy korzystać z tego terenu, to cieszyło kiedyś, cieszyło mnie i pewnie cieszy też teraz. Czego pan życzył wszystkim milusińskim z okazji ich święta? Życzę, żeby jak najdłużej w pamięć im zostało to dzisiejsze spotkanie, aby do tego spotkania mogli wrócić w kolejnych latach, aby ono tutaj w jakiś sposób wrosło już w pejzaż tego miejsca. I życzę im przede wszystkim, żeby tą radość nosiły w sobie, jak już będą takimi dużymi dziećmi. Super jest na dniu dziecka. Jak ci się pływało pontonem w Sułkowicach? No, fajnie się pływało, ale tamta łódź to trochę tak szybko jechała, a ta tak powoli. I pozdrawiam kolegów. A jakich tych kolegów? Tak, Nikosia. Pozdrawiam Nikosia, a powiedz mi, z czego jeszcze skorzystałeś tutaj? Co ci się jeszcze oprócz pontonu podobało? Kamizelki. Kamizelki? Tak. Bardzo ładna pogoda, spisało się. Cóż, dzieci zadowolone są. Co najbardziej podobało na tym Dniu Dziecka? Zjeżdżalnia i zamki. I co jeszcze? Pływanie łódką. Ja bym chciała popływać. A nie się bała? Ja już kiedyś pływałam. I jak było? Fajnie. Super, mamy zabawy w Sułkowicach. I zapraszamy wszystkich. Super, jest Dzień Dziecka dla wszystkich tak naprawdę. I ekologia także jest. Córeczka wybrała mi kwiatuszka. Jest super, naprawdę, dzieci się świetnie bawią. Zapraszamy! Jest super, całe szczęście, że pogoda dopisała. Dziewczynki są bardzo zadowolone. Zaliczyły wszystkie dmuchańce prawie. Chciałyśmy jeszcze popływać łódeczkami, ale niestety zbyt duże kolejki. I co najbardziej się podobało? Najbardziej lampki dmuchane.